Siemanko, z tej strony Czekolad, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w drugim odcineczku z podróbek Minecrafta na telefon. Ale zanim zaczniemy, chciałbym sprostować pewną rzecz, ponieważ wiele osób w komentarzach pisało mi, że ściągnąłem serię od złego Maćka. I chciałbym tutaj sprostować, że nagrywając ten film nawet nie wiedziałem, jaki content ma zły Maciek. Dopiero potem zobaczyłem, że też robi filmy właśnie z podróbkami i chcę być tutaj w tym momencie naprawdę fair wobec was i wobec niego, dlatego w karcie w prawym górnym rogu macie kanał do złego Maćka i tam możecie sobie obejrzeć jego filmy, w których ma naprawdę bardzo dużo różnych fajnych podróbek, nie tylko Minecrafta, ale innych gier. No. I żeby nie było, że od kogoś próbuję ściągać czy coś, myślę, że każdy ma takie same prawo do nagrywania, ale mimo wszystko on to zrobił pierwszy, więc odsyłam was też do niego. Dobra, pierwszą grą, która mnie tak naprawdę zaciekawiła, jest Block Wars, czyli połączenie Minecrafta i GTA. Przeszedłem tutaj już tutorial, żeby móc wam pokazać, jak wygląda sama gra, więc po pierwsze, możemy eksportować sobie skina naszego z Minecrafta i dodać do postaci naszego skina z Minecrafta. Jak widzicie, postacie wyglądają dokładnie tak samo jak w Minecrafcie, ale jest to gra multiplayer z otwartym światem, tak jak GTA, i możemy się na przykład ścigać, albo możemy po prostu walczyć z ludźmi. Odpalmy zwykłą walkę, bez żadnego kupowania różnych rzeczy, i zobaczmy, jak poradzimy sobie w typowej strzelaninie. Naprawdę, słuchajcie, gra jest super. Zdążyłem już ją przetestować, właśnie robiąc ten tutorial. I zobaczcie, jesteśmy postacią z Minecrafta. Mamy dookoła całe miasto. Możemy sobie chodzić, strzelać, możemy jeździć samochodami. Naprawdę, naprawdę, słuchajcie, jeśli chodzi o pomysł, to naprawdę 10 na 10. Co my tu jeszcze mamy? To jest jakiś magazynek? Poczekajcie, co to jest? To jest chyba jakieś ammo. I tak, to są jakieś samochody, tam się w ogóle ludzie tłuką, biją i ja bym chciał do nich podejść, bo to by było w sumie... No chodź, chodź tu, gościu! O nie! Jednak... O nie, dostałem jeszcze minus reputację. Dlaczego? Ja tu chcę być dobrym gangsterem minecraftowym, halo! Ja chcę być dobrym gangsterem, ja tu muszę kogoś czekać i rozwalić, halo, halo, halo! Nie pozwolę na to. Przynajmniej może jakieś autko ukradnijmy, żeby być takim, wiecie, prawdziwym gangsterem. Czy możemy wsiąść do tego czegoś? Pyk. Patrzcie! To jest prawdziwy gangsta. Jeździmy wózkiem widłowym. Tak się powinno, słuchajcie, gangsterzyć. Prawdziwi gangsterzy jeżdżą wózkami widłowymi, które są w ogóle i tak... Uuu, nie, dobra, sorry, cofam. Prawdziwi gangsterzy jeżdżą jeepami. Halo, jeepku, hej, mogę do ciebie wsiąść? Nie mogę do ciebie wsiąść, dobra. Wracamy do naszego wózka widłowego w takim razie. I zaraz wam pokażę, jak to się tłucze z ludźmi. Patrzcie, jedziemy sobie tutaj. Jedziemy sobie gdzieś tam. Tu mam jakiegoś człowieka. Pyk. Rozjechaliśmy kogoś. Już zrekonstruowaliśmy swoją reputację. Wszystko jest w porządku. O, ktoś nas goni. To my tu lepiej ucieknijmy. I słuchajcie, zaraz przechodzimy do kolejnej gry, bo... tych gierek kilka mam dla was dzisiaj przygotowanych. Dobra, uciekimy w bezpieczne miejsce i możemy chyba już wyjść. Finish the match, ciach, go to lobby, ciach, 25 reputacji, tak się jest prawdziwym minecraftowym gangsterem. A teraz idziemy dalej. Okej, kolejną gierką jest gra, którą wszyscy jednogłośnie mi wysyłaliście, czyli Crafting and Building, tak się ta gra nazywa? Chyba tak. I słuchajcie, nie rozumiem tego zachwycenia się tą grą. Nie wiem, może ściągnąłem jakąś złą wersję. Jeśli ściągnąłem jakąś złą wersję, to mi o tym powiedzcie. Ale nie ma tutaj nawet żadnego menu. Nie ma możliwości nawet zrobienia czegokolwiek, bo wszelkie opcje, nie wiem, trzymam, cofnij, nic się nie dzieje. Tu już żadnej ikonki, żeby przejść do menu, nie ma. Więc jedyne, co możemy robić, to sobie latać albo chodzić i budować różne rzeczy. Mamy troszeczkę tych bloków niby do wyboru, niby trochę tego jest, ale naprawdę no... nie widzę tego, naprawdę tego nie widzę. Oczywiście plusem dodajemy, pyk, pyk, minusem odejmujemy, minusem sobie możemy kopać dziury i tak dalej. Fajne jest to, że ten świat jest całkiem spory, więc
co ja zrobiłem? Dobra, przypadkowo wyszedłem z gry. Ale świat jest spory i mam wrażenie, że generuje się na bieżąco, więc to jest spoko. Ale szczerze, nie nazwałbym tego najlepszą podróbką Minecrafta. O, nie nazwałbym tego najlepszą podróbką Minecrafta, ponieważ uważam, że jeszcze dzisiaj natrafimy na coś zdecydowanie lepszego. Tak więc może bez zbędnego tutaj gadania, bo więcej tutaj się nie da robić, oprócz wybierania bloków, stawiania albo latania, więc lecimy dalej. Okej, okay, mamy kolejną gierkę i widzę, że gierka koniecznie chciała wiedzieć nasz status połączeń i chciała wykonywać połączenia w naszym imieniu. Odmówiłem i jakiś błąd wyskoczył, nie wiem o co chodzi, ale gra nazywa się World of Cubes i widzę, że... Aha, i teraz każe nam ściągnąć Planet of Cubes, bo World of Cubes to niby co, że to nie jest ta sama gra? Coś mi tu nie pasuje, ale okej, mamy multiplayer. Jestem ciekawy, jak wygląda multiplayer tutaj. Zobaczmy na przykład, jaki tutaj świat odpalić. Coś, na czym jest dużo osób. Na przykład tutaj, kile g. I nie mówcie, że nam się gra załaduje, nie mówcie, że to jest multiplayer. Darmowy, minecraftowy. Okej. Okej, jesteśmy w jakimś świecie, spoko. Oprócz tego, że na górze mamy ogromną reklamę, co mi się nie do końca podoba, to muszę wam powiedzieć, że spoko. Świat jest, czy on jest duży, czy jest mały? Wydaje mi się, że jest malutki trochę. Tak, świat jest mocno ograniczony, ale zobaczcie, jest czat, biegają sobie po całym tym świecie ludzie. Więc jest działający multiplayer. Możemy sobie z nimi do nich coś napisać. Mamy też bloki i bloków jest całkiem sporo, więc... Ta gierka jest całkiem okej z tego, co widzę. Jeśli chodzi o samą możliwość gry, zobaczcie. Sporo bloków, jakieś TNT i tak dalej. Mamy też, zobaczcie, świat, w którym możemy sobie budować razem ze znajomymi. No problem jest taki, że ten świat jest malutki, bo tu mamy takie coś... Tu mamy jedną krawędź i zaraz wam pokażę, gdzie jest druga krawędź. Druga krawędź jest dokładnie o tutaj. Więc świat nie jest duży, ale da się grać w multiplayer, więc to jest plus. Można mieć jakieś kontakty, widzę. Aha, po prostu postacie. Możemy sobie kupować różne rzeczy. To są rzeczy, czy to są budowle do kupienia? To jest dziwne. Oprócz tego... oczywiście username chocolate mamy, możemy sobie ustawić, w sumie nie możemy sobie zbyt dużo ustawić, możemy sobie ustawić teksturpaka, tylko że ten teksturpak chyba niewiele nam zmieni, poczekajcie, zmienimy sobie teksturpaka i coś się zmieniło, odrobinkę, ale bez szału. No ale cóż, tak wygląda gra, która nazywa się, nawet zapomniałem jak się nazywa, ta gra nazywa się World of Cubes, tak, dokładnie. Tylko ciekawy jestem, co tutaj jest. Czym jest Planet of Cubes? Czy to jest oddzielna gra, czy to jest po prostu... Nie rozumiem. Okej, okay. Kolejną grą jest Primal Craft. I coś tutaj, coś tak znajomo wygląda. Jak oglądaliście poprzedni odcinek, to chyba wam coś to wygląda odrobinkę znajomo. Jeśli nie oglądaliście odcinka, możecie teraz szybko wejść w kartę. W karcie macie link do poprzedniego odcinka. Ale coś to wygląda znajomo i mam wrażenie, że zaraz się dowiemy, że to wygląda tak, to wygląda znajomo. To wygląda zdecydowanie znajomo. Czekajcie, polećmy na górę i zaraz przetestujemy. To wiecie, taki zrobimy oficjalny test, czy ta gra wygląda znajomo, czy nie wygląda znajomo. Uwaga, uwaga, wielki test znajomości gry. Czy gra wygląda znajomo? To jest Witch, to jest Trader, czekajcie... Creeper! O, uwaga! Czy ta gra wygląda znajomo? Tak, ta gra wygląda znajomo. Zdecydowanie ta gra wygląda znajomo. Czyli wszystkie te zwierzęta, które tutaj mamy, cała gra to jest to samo, co ta gra z poprzedniego odcinka, tylko z inną nazwą. Więc idziemy dalej. Okej, okay, i kolejną gierką, którą też dużo osób mi tutaj polecało, jest Survival Craft. Survival Craft w wersji demo, bo oryginał jest płatny.
Oprócz tego widzę, że mamy jeszcze Survival Crafta 2.0, który jest jeszcze nowszą grą. Tyle, że tamten Survival Craft jest też płatny, więc my tu się zajmujemy tylko darmowymi grami, więc odpalamy single player, nowy świat będzie się nazywał Ware Utia. Spoko, może się nazywać Ware Utia. I typowe rozpoczęcie gry. Każda gra, gdzie jesteśmy na jakimś nowym świecie, każda gra zaczyna się tak, że statek nas zostawia na jakiejś wyspie, mówi, wiecie, wal się, zostawiamy cię tutaj i nie wracamy po ciebie, więc teraz musisz sobie walczyć o przeżycie. Ale zobaczcie, spójrzcie tylko na to. Spójrzcie na tą grę. Grafika jest lepsza niż w Minecrafcie. To jest spoko i sterowanie jest normalne. W końcu jest normalne sterowanie. Gra troszeczkę mi przecina, ale to nic. Sterowanie jest naprawdę spoko. Mamy głód, mamy te wszystkie inne rzeczy i musimy sobie kraftować sami wszystko. Ja nie chcę wszystkiego kraftować sam. Ja chcę przetestować, czy ta gra jest spoko. Póki co wygląda, jakby była spoko. Ale wiecie co? Może przejdźmy do menu, o ile będę wiedział jak. O, i zróbmy nowy świat, ale na Creative, żeby zobaczyć, jakie są bloki. Czy jest wystarczająca ilość bloków? Okej, okay, to możemy pominąć. Dawaj. No, już. Wiemy, że nas zostawiacie. Już, szybko. Come on. I... Okej. Okay. Wszystko powinno być spoko. Jakie mamy bloki? Jeśli chodzi o bloki, to... Typowe minecraftowe dirty i niedirty. Drewno, trzy rodzaje drewna. Oprócz tego jakieś roślinki, spoko. Ale widzę, że mamy tylko jeden rodzaj drewna z tych kilku rodzajów. Wypada tylko jeden rodzaj drewna. Ale mamy na przykład szyby z ramkami, to jest spoko. Albo jakieś, nie wiem co to jest, takie białe schody, widzicie? To są marble stairs. Marble to jest... Co to było marble? Ojejku, marmur chyba, tak? Mam nadzieję. Marmurowe schody, spoko. Mamy też jakieś różne przedmioty typu crafting table, który jest śmieszny. Mamy murki ceglane, to jest spoko. Mamy nagrobki. Po co? Nie wiem, ale mamy nagrobki. Dywany oczywiście, spoko. Narzędzia, jakieś kolorowe wiadra. Z czym są to wiadra? Aha, z farbą, spoko. Mamy też termometr. Kompletnie nie mam pojęcia po co. Po co komu termometr w Minecrafcie? To jest dziwne. Oprócz tego... Wow! Co to jest? Aha, to są spodnie. Myślę, że to jest jakiś komin. A to są ubrania. Spoko. Chlebek. I... Co to jest? Czy to są elektroniczne... To gra wygrała. Ta gra wygrała w tym momencie nagrodę imienia Czokoleta za najlepszą podróbkę, za najlepszą darmową podróbkę Minecrafta na Androida. O! Ta gra wygrała najlepszą podróbkę Minecrafta na Androida. Jeśli jeszcze są fajne zwierzęta, zaraz to zobaczymy. Chcę się dowiedzieć, czy są fajne zwierzęta. Co tu mamy na przykład? Kamel. O! Chcę kamela. Kamel tutaj. Co my tu jeszcze mamy ze zwierzęta? Mamy tiger. O, tygrys też się przyda. Co my tu jeszcze mamy? Freshwater bass. Nie, bo to są ryby. Ryb nie ruszamy. Co tu jest? Donki. O, donki jego sobie weźmiemy. Werewolf, czyli wilkołak. Chcę zobaczyć wilkołaka. Dobra, czekajcie. Wilkołak. Ciach. Wow, patrzcie, mamy wilkołaka. Mogliby takiego... Co on robi? Ale super. Serio. Ale mi się podoba. Mamy osiołka. Osiołka chyba już widzieliśmy. Co my tu dalej mamy? Rzucam. Mamy tygrysa, który będzie... Nie, tygrysie nie jest... Oho, tygrys nam zjadł osiołka, dobra. Rip osiołek. Mamy wielbłąda i mamy... Aha, i mamy konia. Dobra.
Wielbłąd zawsze spoko. Wielbłąd zawsze spoko. Słuchajcie, chyba w tym momencie znaleźliśmy najlepszą podróbkę Minecrafta. I to są już wszystkie, można powiedzieć, wartościowe podróbki. Cała reszta to już jest takie kompletne, beznadziejne coś. Na przykład takie, które nie są w ogóle grami, tylko są jakimiś pokazami slajdów czy coś. Więc to chyba byłoby tyle. Znaleźliśmy najlepszą podróbkę, czyli Survivalcraft. No i co mogę więcej powiedzieć? To był chyba w takim razie ostatni odcinek, skoro przejrzeliśmy już wszystkie podróbki Minecrafta. Tak więc, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to strzelcie łapkę w górę. Możecie też oczywiście wpaść na Instagrama, na Snapchata, na grupkę na Facebooku Srebrka Czokoleta, albo na fanpage'a, albo wiecie, na jakiekolwiek social media. Tak więc no, to byłem ja, to był mój telefon, tak więc...